Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dzień dobry, minęła 18.30, czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Podatek od nieruchomości, czyli opłaty za bilety, czyli opłaty za strefę płatnego parkowania, więc no niestety tak, jest to zupełnie inna polityka niż tą, którą proponuje przede wszystkim rząd Zjednoczonej Prawicy. Wydaje mi się, że drogowcy śpią jak zwykle, zanim wziąć się za opłaty i za oczyszczanie. Bezpodstawna i chybiona krytyka z ust przedstawiciela partii, która jest symbolem największego nepotyzmu w historiach Rzeczpospolitej Polskiej, to w zasadzie powinna być dla mnie nobilitacja. W trakcie wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent Arkadiusz Wiśniewski wygłosił pełne manipulacji przemówienie, a przewodniczący Rady zagroził szefowi klubu Prawa i Sprawiedliwości wyprowadzeniem z sali przez Straż Miejską. Takie standardy demokracji zapanowały w Opolu z końcem 2022 roku. W swoim wystąpieniu radny Michał Nowak w imieniu Prawa i Sprawiedliwości złożył do budżetu miasta poprawkę gwarantującą podwyżki protestującym od miesięcy pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Odpowiedź prezydenta zdumiała słuchaczy. Szanowny panie, pensje to rosną tylko tym, którzy do PiS-u się zapisali i do Zjednoczonej Prawicy. W spółkach Skarbu Państwa, ich rodzinom. Tak Arkadiusz Wiśniewski zbył postulat podniesienia pensji swoim podwładnym. Zapomniał dodać, że sam rok temu przeforsował dla siebie podwyżkę z 11 tysięcy złotych na 20 400 złotych miesięcznie. Wiśniewski obwinił rząd o podwyższoną inflację, mimo że to zjawisko ogólnoeuropejskie. Oto dane Eurostatu za listopad. I kilkakrotnie powtórzył, że Polska mierzy się dziś ze zjawiskiem 20% inflacji. Jest 20. Ile razy już miała maleć? W swoim wystąpieniu Wiśniewski bagatelizował zadłużenie miasta, które, jak wyliczyli radni, w 2023 roku wzrośnie de facto do 760 milionów złotych przy dochodach na poziomie 1 160 milionów. I znów próbował atakować rząd oraz jego inwestycje. Twierdził, że pieniądze w Opolu... One idą na inwestycje, nie w pensje. U was idą w pensje, dlatego nic nie ma. Jedynie przymierzeja Wiślana. Na te impertynencje ze strony prezydenta, który z roku na rok zadłuża Opole, mimo że dzięki rządowi Zjednoczonej Prawicy zostało ono powiększone, co skokowo zwiększyło budżet miasta, próbował reagować radny Michał Nowak, ale doczekał się iście demokratycznej riposty od przewodniczącego Rady Miasta. Szanowny panie, bo będziemy musieli zawołać Straż Miejską. No nie jest pan w stanie wysłuchać wystąpienia prezydenta. Jeżeli ma pan jakiś problem z sobą, to będziemy musieli pana odprowadzić. Bardzo proszę, panie prezydencie, wyłączyłem mikrofon. Proszę uprzejmie. Tymczasem Wiśniewski kontynuował kłamliwy atak na rząd. Nikt się nie martwi, że paliwo kosztuje 7 zł, a za chwilkę jeszcze wzrośnie wyżej cena, bo pójdzie w górę VAT. Tu prezydent niechcący przyznał, że paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie dzięki bezprecedensowej obniżce podatków wprowadzonej przez rząd. Mimo to wściekle atakował Polski Ład, w ramach którego obniżono VAT na żywność, gaz i nawozy do 0%, a na prąd do 5%. Natomiast podatek dochodowy spadł z 17 do 12% przy jednoczesnym wzroście kwoty wolnej od podatku z 3 do 30%. Tysięcy złotych. Tymczasem prezydent Wiśniewski potrafi jedynie podnosić. Podatek od nieruchomości, czyli opłaty za bilety, czyli opłaty za strefę płatnego parkowania, więc no niestety tak, jest to zupełnie inna polityka niż tą, którą proponuje przede wszystkim rząd Zjednoczonej Prawicy. Refleksja, na jaką stać w tym kontekście prezydenta Opola? Szanowni Państwo, bez wątpienia jest to budżet, który jest budżetem ambitnym. Rzeczywiście, tak głęboko sięgać do kieszeni mieszkańców w trudnych czasach to ambicja godna odnotowania i zapamiętania przed wyborami. Tomasz Gdula, Kurier Opolski.
Dziś Opolanie odczuli drugie uderzenie zimy. Niemal każdy, kto dojeżdża rano do pracy, spóźnił się do niej. Na drogach dochodziło do stłuczek i kraks. A sytuacji przyjrzał się Maciej Wójtowicz. Zima znów zaatakowała. Obfite opady śniegu utrudniają kierowcom poruszanie się po drogach. Wydaje mi się, że drogowcy śpią jak zwykle, zanim wziąć się za łopaty i za oczyszczanie. Wojewódzki Zarząd Dróg w Opolu od początku walczy ze śniegiem na drogach w całym regionie. Dotychczas wydano już na odśnieżanie ponad 1 000 000 zł. W tej chwili jeździ ponad 20 pługoposypywarek. Następnych prawie 10 stoi i czeka w odwodzie, jeśli będą potrzebne. Są na dyżurze. Robimy co możemy, natomiast ciągłe opady powodują, że ta mieszanka piaskowo-solna, która powoduje roztapianie, zostaje zasypywana następnym śniegiem. Stąd jakby ta duża ilość błota pośniegowego, które jest bardzo niebezpieczne. Dlatego apelujemy do kierowców o bardzo ostrożną jazdę. Śnieg na drogach to przede wszystkim więcej wypadków, w związku z czym opolscy ratownicy i strażacy mają pełne ręce roboty. Tych zdarzeń o różnej porze dnia i jakby nocy wpada, zależnie od naprawdę od pory i natężenia ruchu. I tutaj ciężko przyporządkować dokładne liczby, ale to jest kilkanaście, kilkadziesiąt zdarzeń, jeżeli chodzi o dzienny przyrost interwencji drogowych. Dziś do wypadku doszło na obwodnicy Opola na moście przez Odrę. Kierowca tira stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autobus, którym jechało na basen 38 uczniów wraz z opiekunami. 3 osoby z autobusu zostały poszkodowane, na szczęście lekko ranne tylko. Zostały zabrane przez ZRM po przebadaniu i zostały zabrane do szpitala. W zderzeniu uszkodzony został bak ciężarówki i na szosę wylało się paliwo. Najprawdopodobniej auto wpadło w poślizg z powodu fatalnych warunków drogowych. Zaśnieżone są również drogi miejskie oraz chodniki w Opolu. Głos zabrał rzecznik ratusza Adam Leszczyński. W odpowiedzi czytamy. Przygotowania do opadów śniegu rozpoczęły się jeszcze w nocy. Drogowcy posypali drogi i chodniki. Opad przez kilka godzin był tak intensywny, że odśnieżanie dróg w Opolu i całym regionie było znacznie utrudnione. Niemniej przez cały czas 10 pługosolarek pracowało na ulicach miasta. W momencie ustania opadów pługi rozpoczęły zbieranie błota pośniegowego. Od popołudnia oczyszczane są też chodniki. Sprzęt będzie pracował całą noc. Jednak mimo usilnych starań miasta kierowcy z powodu śniegowego błota na drogach stali dziś od rana w potwornych korkach. Swoją złość wyładowali w mediach społecznościowych. Gdzie drogowcy? Ja właśnie stoję w tym korku. Stoję od 11, a mamy teraz 12:30. Niebezpiecznie jest nie tylko na drogach. Śliskie są także chodniki. Szpitale oraz ich oddziały ratunkowe przyjmują od rana wielu pacjentów. Wraz ze zmianą aury tych pacjentów pulmonologicznych mamy troszkę, dosłownie troszkę mniej, natomiast mamy ogromną ilość pacjentów z potencjalnie dużymi problemami ortopedycznymi. To znaczy mamy tutaj bardzo dużą ilość pacjentów, którzy są przywożeni ze złamaniami, z wichnięciami, po upadkach, ze stłuczeniami. Głównie dotyczy to oczywiście kończyn dolnych, górnych. Wielu z nas lubi zimę. Ma ona swój urok. Potrafi ona jednak uprzykrzyć nam życie, zwłaszcza kierowcom i służbom drogowym. Ale rada na bezpieczną jazdę jest jedna. Trzeba nogę z gazu spuścić i powoli. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Lider PSL na Opolszczyźnie Marcin Oszańca krytykuje zatrudnienie Mateusza Magdziarza, byłego dyrektora TVP3 Opole, na stanowisku członka zarządu zakładów azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Zarzuca mu brak kwalifikacji. Sam krytykujący pełni dyrektorską funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wszelkie awanse zależą od partyjnych ustaleń między PO a PSL. Telewizja Polska to, jak widać, jest kuźnia talentów. Wybitny ekonomista Jacek Kurski trafił do Banku Światowego, a Mateusz Magdziarz, były dyrektor TVP Opole, został właśnie przesunięty na członka zarządu ZAK Kędzierzyn. Chciałbym dodać, że jest z wykształcenia dziennikarzem. Jak widać, Pisancjum upada. Pisancjum upada i każdy chce się jeszcze nachapać, ile się da. Lider PSL nie nadmienił, że Mateusz Magdziarz nie jest w kędzierzyńskiej spółce człowiekiem nowym. Dotychczas pełnił w niej bowiem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W swoim CV ma nie tylko 6-letnie kierowanie TVP 3 Opole, ale również obecnie PPO, firmie produkującej robocze obuwie. Ukończył również studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i FIFA CIES Sport Management na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
A jakie ma kwalifikacje w kwestii chemikizacji rolnictwa, dziedzinie związanej z chemią, nawozami sztucznymi? 40% zysku netto ZAK-u to jest właśnie sprzedaż nawozów. Bezpodstawna i chybiona krytyka z ust przedstawiciela partii, która jest symbolem największego nepotyzmu w historiach Rzeczpospolitej Polskiej, to w zasadzie powinna być dla mnie nobilitacja. Niech spojrzy na to, jaką on robi zawrotną karierę, jaką karierę zawrotną robi jego żona w instytucjach podległych marszałkowi województwa opolskiego z Platformy Obywatelskiej. To oczywiście jest przypadek, że pan Oszańca i jego żona przez lata są zatrudniani w instytucjach podległych marszałkowi z Platformy Obywatelskiej. Dziś Grupa Azoty ZAK to nie tylko firma stricte chemiczna produkująca nawozy, ale również przedsiębiorstwo realizujące projekty marketingowe i promocyjne oraz będące właścicielem potężnego klubu sportowego ZAKSA. Przedsiębiorstwu nieobce są też działania związane z tak zwaną społeczną odpowiedzialnością biznesu. Sam Marcin Oszańca, pytany przez nas o to, czy w godzinach pracy, która nie powinna być związana z jego działalnością polityczną, może organizować polityczne konferencje prasowe, stwierdził, że mam bardzo dużo nadgodzin z racji tego, że nadzoruję taki departament, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy w terenie, więc dzisiaj w tym momencie mam wyjście prywatne. Związany z PSL-em Marcin Oszańca podkreślał, że on sam stanowisko dyrektorskie w kierowanym przez PSL i PO Urzędzie Marszałkowskim zdobył, bo wziął udział w ogłoszonym konkursie. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. A co jeszcze przed nami w serwisie? Proszę zobaczyć. Chodzi oczywiście o to, żeby żołnierze, którzy pełnią misję poza granicami kraju, mogli spędzić święta w najbardziej możliwie tradycyjnej polskiej atmosferze. Zacząłem je kolekcjonować. Mam ich ponad 250 dotyczących Stanów Zjednoczonych, innych wszystkich, może inaczej, razem ponad 1000 już. Żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu pamiętają o swoich kolegach na misjach w Rumunii, Turcji i Włoszech. Własnoręcznie pakowali im świąteczne paczki, wczoraj z wyrobami garmażeryjnymi, dziś z wędliną. Smaczne pakunki samolotami dolecą do żołnierzy jeszcze przed świętami. Kiełbasa myśliwska. Nasi żołnierze przygotowują żywność do wysłania do polskich kontyngentów wojskowych. Chodzi oczywiście o to, żeby żołnierze, którzy pełnią misję poza granicami kraju, mogli spędzić święta w najbardziej możliwie tradycyjnej polskiej atmosferze. Czyli o to, żeby na wigilijnym stole nie zabrakło polskich tradycyjnych potraw. Żołnierze przygotowują paczki z wędlinami, ale oprócz tego do polskich kontyngentów wojskowych zostaną wysłane inne rzeczy, zostaną wysłane słodycze, zostaną wysłane wyroby garmażeryjne, polskie przyprawy, chrzant, świkła, suszone śliwki, tak żeby nie zabrakło również tego kompotu z suszu, a to są smaki, które są niedostępne akurat w tych rejonach świata. Jeśli chodzi o żywność świeżą, musi być nieprzerwany proces chłodzenia. Jak wyszło to od producenta, to tak samo musi trafić to do magazynu na PKW. Mamy do tego specjalne pojemniki, do których to wszystko pakujemy. Do tych pojemników wrzucamy jeszcze dodatkowo żele chłodzące oraz rejestratory temperatur. W ostatniej chwili jedziemy na lotnisko i tam to jest pakowane na samolot zgodnie z zachowaniem procedur już lotniczych i leci to z opiekunem ładunku, bo takowa osoba też leci i dostarczane jest na wszystkie trzy misje drogą lotniczą. Głównie szklane, ręcznie malowane i w takich kształtach, jakie tylko można wymarzyć. Pan Marek ze Strzelec Opolskich od lat zbiera bombki. Jego choinka dzięki temu co roku jest bombowa. Ubiera ją w nocy, co roku w innym stylu, żeby zaskoczyć swoich domowników. Zapytany, ile ma ich dokładnie, przyznaje, że nie jest w stanie się doliczyć, ale 1000 na pewno. Natalia Janus-Hempel. To jest taki muchomorek, jeszcze na klips. Ta bombka ma ponad 70, może 75 lat, jeszcze z domu rodzinnego. Jaka została, zawsze jest wieszana na honorowym miejscu w domu, na każdej choince. I od tego się zaczęło. Marek Zaremski ze Strzelec Opolskich to prawdziwy bombkowy koneser, bo nie sposób znaleźć tu żadnej plastikowej podróby. Wszystkie są szklane i ręcznie malowane. Szczególnie bliskie sercu są te związane ze Stanami Zjednoczonymi. Zacząłem je kolekcjonować. Mam ich ponad 250 dotyczących Stanów Zjednoczonych, innych
wszystkich, może inaczej, razem ponad 1000 już. Także w każdym roku nasze choinki wyglądają inaczej. Jest ich przynajmniej 2, choć miałem już 8. Kolekcja jest iście bajeczna, to też i nie brakuje tu postaci z bajek. Królowa Śniegu, Karoca z bajki o łyżeczce. Tu są dotyczące Mikołaje postacie. Także tego troszeczkę jest. To jest Złota Rybka, czy Mała Syrenka. Każdego roku choinka ubierana jest przez pana Marka w innym stylu. Pod osłoną nocy, kiedy domownicy śpią. Tak, aby rano czekała ich niespodzianka. A pomysły miewa i... smakowite. Ma także pewne bombkowe marzenie. Mundialowe. Chciałem mieć bombki zwykle ze wszystkich uczestników każdych mistrzostw świata. Ale myślę, że za 4 lata będzie taka okazja, bo raz, że zapowiedzią jest udział aż 408 drużyn, a będą się one na terytorium 3 krajów, Stanów Zjednoczonych, właśnie Kanady i Meksyku. W związku z tym mam 4 lata czasu, żeby zebrać te 48 bombek. I kto wie, być może dzięki temu już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata i bombka reprezentacji będzie iskrzyć się na najwyższym, honorowym miejscu choinki pana Marka. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Nasza redakcyjna choinka już ubrana, a u państwa? To wszystko w głównym wydaniu. Wieczorne wydanie Kuriera o 21.30. Za chwilę prognoza pogody przygotowana przez Sylwię Wójcik. Dziękuję za wspólne popołudnie. Życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.